Siemanko, dzień dobry. Poniedziałek. Kawunia i do roboty. Silikon jest sobie zastygł fajnie. Zaraz wam pokażę. Troszeczkę gdzie tam wyszło mi na boczek, to go obetnę. Ja wiem, że to pod autem nikt na to nie będzie patrzył, ale mnie na sercu będzie spokojnie. Lubię jak jest fajnie zrobione. Ciekawe czy ten patent zda egzamin swój. Także a się zabieram za robotę. No widzicie, tak to mniej więcej wygląda. Tutaj troszeczkę mi na bok wyszło, to obetnę. A tak to jest tak cały zasłukowany. Czekajcie, zmienię nie pod światło, tylko o tak może będzie lepiej wyglądać. I tu jest zasilikonowane, tak? I może ta guma nie będzie strzelać i ten smar tak nie będzie uciekał. No zobaczymy, czas pokaże. Ale to długi czas. Bo tak prędko chyba jeepem nie będę jeździł. No i mamy miejscówkę przygotowaną. Dać jakiś sobie podłożyć, żeby na betonie nie leżeć. Stara szkoła. To mi zawsze też teściu powtarza. No a poza tym dla samego komfortu dla siebie lepiej leżeć na czymś, co izoluje nas od betonu, od mokrego. Tu mam tylko dywanik, żeby wejść. Proszę, czerwony dywan. Skam. I tam mamy dalej gąbkę. Tam będę leżał. Pał przygotowany, narzędzie przygotowane, nic tylko robić. No, a tak to wygląda tu od spodu. Tam przechodzi wał do przedniego mostu. To jest reduktor. Przewaz i tutaj od strony zbiornika. Puszczamy tu wał. On przechodzi tutaj, tędy i idzie do przodu. No, tam oczywiście wyciek delikatny. Kiedyś mnie pewnie czeka ściąganie głowic, znaczy się głowic. O, głowiczki od chłodzenia. Wymiennik ciepło tam przepuszcza na uszczelkach i wycieka płyn razem z olejem. I takie się tworzy, ale stoi pod kątem, także jeszcze nie jest najgorzej. To jest takie dopiero początkowe stadium. Dobra, biorę się za robotę. Wał już siedzi. Siedzi sobie tam. Tam. Widać go. Siedzi sobie. Czapkę zgubiłem. Jest tak. Taka jest robota właśnie jak się nie myje auta od razu po jeździe. Ale już jechałem na awarii. Bo już tamten przegub się rozlatywał. No i nie zdążyłem. Jechałem prosto do domu. Nigdzie na minie nie wjeżdżałem. Żeby tylko dojechać do domu. No i całe to błoto zaschło. No i czeka go mycie, nie? Ale nie będę tu mył pod domem, bo tyle błota to będzie, że dramat. Musiał jechać na myjkę. No, a przy okazji, że go mam tutaj na pod, a na jazdach, no to wrzuciłem mu nowy łącznik, bo już tamten stukał, pukał. Także teraz biorę się za sprzątanie i teraz wjeżdża na warsztat Honda. No i tam nie widać, a widać, ale może nie słychać. Jeep sobie pyrka po jeździe próbnej. Jest spoko, wszystko jest ok. Ten łącznik stabilizatora też jest cichutko. Także strzał w dziesiątkę, że tak powiem, jeśli chodzi o diagnozę. Cisza, spokój. Jedynie amory z tyłu się tuką, ale one się tuką dlatego, że nie pracują praktycznie w ogóle, bo te amortyzatory zamawiałem ze Stanów. I one są typowo jak się ciągnie przyczepy. Jak się ciągnie przyczepy, to one są wzmacniane sprężynami.
bardzo fajny na wykrzyże, bo nie dobija do końca, nie trzeba odbojników montować dodatkowych. No ale jak się jeździ na pusto i one dłużej postoją, tak jak teraz Jeep troszeczkę stał, to one się tuką. Je trzeba odkręcić, ruszyć amortyzator, żeby nabiło jakby ciśnienie i wtedy jest cisza, spokój, nie? Już to przerabiałem, bo też kiedyś szukałem to już rok temu, to. Także wiem, że to. Teraz się biorę za Hondę. Olej w Hondzie się już leje. Leje się już w Hondzie olej. Łącznie z płukaneczką. A ja tak zawsze praktykuję, znaczy zawsze praktykuję to już od 3 lat i nic się nie dzieje. Emisję spalin na przeglądach auto przechodzi. Także może pomaga, może nie, nie wiem, ale nie szkodzi. Jeszcze żaden silnik mi się nie rozsypał, nie zatarł mi się. Póki co. Także wiem, ile kierowców, tyle opinii, ale ja pukankę stosuję, tak jak mówię, od 3 lat i jest spoko. Także filterki czekają tutaj do Turana. Do Turana kabiny, powietrza, paliwa, oleju i paliwa. A w do Hondy, bo nie było innych, żeby przyszły w miarę na czas. Tylko trzeba było dłużej czekać. Crossland to taka firmówka chyba Karparca. No ale też przeżyje. Powiem wam, że jestem bardzo, ale to bardzo zdolny. Wymieniam olej we wszystkich, no oprócz Jeepa, ale w Hondzie i w Turanie wymieniam olej. I z dużego baniaka, tam gdzie zlewam olej, przelewałem do mniejszych baniaków, żeby później na wywieźć go na recycling point. Bo tam gdzie się wyrzuca te wszystkie śmieci, które się ma z ogrodu, nie z ogrodu, tam też można zawieźć im olej przepalony i różne płyny eksploatacyjne. I co? I zlewałem z dużego pojemnika do małego. Mały się już zapewniał, chciałem dużo odstawić. I zaraz wam wytłumaczę, pokażę co zrobiłem. A więc jak widzicie, mam taki duży baniak obcięty, żeby tu zlewać olej. I jak już przelewałem do mniejszego baniaka, to po prostu go chciałem postawić normalnie, tak jak baniak. I całość tu się wylało. Nie, no to ze 3 litry się wylały chyba, albo ze 2, nie? Tu na gąbkę mi się wylało, tą do leżenia. No już odciąłem kawałek, bo to nie ma opcji, żeby wytrzeć. Ona się tam wchłonęła, także ona będzie to oddawać. No. Taka robota. Siema ponownie. Nie wiem już, którą mamy godzinę, coś po 14. Ale wam powiem, że dzisiaj mam drakę z olejem cały dzień. Najpierw wylałem ten przerobiony olej. Teraz później do Turana wlewam olej. I kurwa, patrzę się, a ja korka nie zakręciłem. No ale dobrze, że się spostrzegłem na samym początku, nie? Normalnie mam dzisiaj z olejem. Jeszcze, a jak zakręciłem ten korek, to wlewam ten. Zacząłem wlewać olej i chlas, i rozlał mi się, bo chlupło z bańki, nie? Wiatr zawiał i tak poniosło po ten. Normalnie masakra. Ale wziąłem to, że mam troszkę więcej wolnego czasu. Filter paliwa wymieniłem. Widać, że jest mokre. Te przewody będę wymieniał. A tutaj, proszę bardzo, diesel, tu czyścimy wtryski i ten bezpośrednio tutaj, tak jak widzicie, idzie tu do zbiornika tego, z tym płynem i czyścimy wtryski, zobaczymy co to będzie, jak to będzie. Ogólnie nie ma problemów, ale w Hondzie zaaplikowałem takie coś, tutaj też aplikuję od czasu do czasu, że tak powiem. Diesel chodzi. Moi drodzy, filterek. No, czego to jest filterek? Nie oleju, paliwa. Był wymieniany 20 tysięcy? Tak, około 20 tysięcy mil. Jest trochę, co? Troszeczkę sobie tak. Tylko wymiana oleju. A o filtrze paliwa się zapomniało. No i wygląda jak wygląda. No. Niedobrze, dlatego robimy, tak powiem, pukankę, wtryski też. No i tak wyglądają paczki przygotowane do transportu w Amazonie. Takie wózki podjeżdżają i ja teraz je pakuję. Zeskanowałem wszystkie paczki i ja teraz je pakuję do bagażnika. Tutaj mam na każdym litery odbiorcy, nie? Tu jest taki, to jest ten sam typ. Tu tak samo. No, ale tutaj jest już inny. No i to są takie kody jakby odbiorcy, widzicie? Tak, pierwszy punkt zrobiony.
16.59. 12 paczek to było. Normalne zakupy, no już ludziom się nie chce chodzić do sklepu i robią zakupy przez internet. 12 paczek, spoko. Dużo dzisiaj było. A tam jest cała reszta, tak poukładana rzędami. Już mam poukładane do każdego odbiorcy. Także podjeżdżam, łapię rządek, pyk, pyk, pyk pod drzwi i lecimy dalej. Dobra, lecę teraz dalej. Nie, o, tu chłopy stoją. I jedziemy. I robić dalszą robotę. Może jakiś kolejny slot dzisiaj wpadnie, to będę dalej dzisiaj jeździł. Bo jakoś mam chęci. Fajna robota, powiem wam. Znaczy no, na co dzień może cały czas robić to nie wiem, czy bym chciał. Ale taką odskocznię mam troszeczkę od codziennej pracy. Fajna, fajna. Jadę dalej. No i co wam powiem, to wam powiem, ale godzina 17.42 i ja już skończyłem. Czyli 4 punkty rozwiozłem. Tych paczek było trochę, bo pierwszy odbiorca miał dużo paczek. 12 paczek miał pierwszy odbiorca. Ale co? O 16.30 zacząłem, jest 17.40 skończone, nie? No teraz jadę do domu, no to jeszcze dojazd. Z pracy każdy zawsze trzeba wrócić, tak? To powrót do domu to raczej nie powinno się liczyć. Także spoko. Spoko, slocik. 3 dyszki za godzinę 10. Paliwa wyjeżdżone 40 mil, nie? 44 dokładnie. I co? I 44 mile wyjeżdżone, no to co, to jest 60 km, nie? To jest 4 funty. Także 24 funty zarobiłem za godzinę 10. I taka sytuacja, że nie ma więcej roboty. Chyba w Amazonie dzisiaj. Coś tam wpadło, ale zaraz szybko ktoś chapnął. Także byłem właśnie w Sunsberrym. A właściwie, no w Sunsberrym i w Argosie, bo to jedno w drugim. Odebrać mikrofalę, bo się spaliła. Odebrać mikrofalę, bo się spaliła i przy okazji kupiłem buteleczkę, że z żoną się napiję trineczka wieczorem, a przy okazji pozlewam wino z nadosadu i wstawię śliweczkę do fermentacji, a później śliweczkę trzeba będzie przepuścić. Także nowe hobby Dariusza będzie domowa destylacja. Najlepsze domowe trójneczki są. Cytrynówkę zrobiłem 3 tygodnie temu. 2 buteleczki. 3? 4 tygodnie. 4 tygodnie temu, gdzie zrobiłem cytrynóweczkę. To się skończyła. I zrobię kolejną. Zrobię. Ale nie dzisiaj. No, cytrynóweczka się skończyła. A, jeden miód pitny muszę też zlać z nadosadu, bo już przestał fermentować. Znaczy jeszcze fermentuje, ale nie tak mocno, także muszę go zlać z nadosadu i odstawić go do cichej fermentacji na jakieś chyba 4 tygodnie, jak dobrze pamiętam. Jeszcze będę musiał się doszkolić i później do butelkowania, ale już buteleczki mam, bo mi przyszedł kurier. Także buteleczki są, korki też. Będzie git, także w następnych odcinkach się będę z wami chwalił swoimi osiągnięciami w zakresie domowego zacisza destylacji. Także tyle chyba na dziś. Dzięki, jak oglądaliście. Jutro cały dzień w Amazonie, także też na tym, o tym nakręcę odcinek. Ile przez cały dzień można zarobić w Amazonie, bo jutro mam 3 sloty do południa. No jakoś tak, tam chyba o 13 kończę ostatniego slota. To myślę, że jeszcze po południu coś wpadnie, także jutro będzie parę slotów, to wam dam znać, ile kilometrów zrobiłem, ile paliwa wyjeździłem i ile zarobiłem. Także trzymajcie się, z Panem Bogiem, hej.